Nazywam się Wiktor Worotnik i w musicalu Friends grałam postać Patryka. Patryk jest samozwańczym liderem klasy. Jest bardzo, bardzo pewny siebie i najczęściej, gdy czegoś chce, to dostaje. I tak się składa, że spodobała mu się dziewczyna imieniem Lara. Niestety, nie tylko jedna. Jak tajfun, który obali mur, a równocześnie tak tajemniczy. Cześć, jestem Liliana Wieczorkowska i w musicalu Friends gram postać Lary. Lara jest to dziewczyna, która pochodzi z bardzo zamożnej rodziny i jej rodzice od dziecka pokazywali jej, że główną wartością w życiu są pieniądze. I tak właśnie myśli, dopóki nie poznaje pewnego chłopaka, który całkowicie zmienia jej cały światopogląd. Nie umiemy być ostrożni, mamy prawo szukać, błądzić chcemy, brać co los nam daje, wciąż nie rezygnować z marzeń, wolno nam żyć tak jak chcemy, wolno, bo to my jesteśmy. Cześć, z tej strony Julia Palpuchowska, w musicalu Friends gram Vicky. Vicky myśli, że jest pępkiem świata, a przynajmniej taką przybiera maskę. Jest niemiła, kłopotliwa i wszystkich traktuje, jakby byli gorsi od niej. W pewnym momencie przesadza i więcej wam nie powiem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam na musical. Chwilą życiem naszym przyjaźń, miłość, nie umiemy być ostrożni, mamy prawo szukać, błądzić chcemy, brać co los nam daje, wciąż nie rezygnować z marzeń, wolno nam żyć tak jak chcemy, wolno, bo to my jesteśmy. Cześć, jestem Karina Tarach, w musicalu Friends gram Sarę. Sara jest pilną uczennicą, bardzo przywiązuje uwagę do tego, żeby inne osoby nie były traktowane gorzej, żeby w szkole, w klasie nie było hejtu. Chociaż czasem jest z tym jej ciężko, stara się bronić słabsze osoby, te, które nie są tolerowane z różnych przyczyn. Pokazuje, że nie jesteśmy gorsi, ale wszyscy musimy się szanować. Cześć, jestem Julka Grabowska i w spektaklu Friends gram Emily, która jest bardzo utalentowana i doskonale o tym wie, jednak jest naprawdę skromna i nieśmiała i też zapewne przez to jest hejtowana. Rówieśnicy śmieją się z niej, bo osiągnęła sukces. I chciałabym wam przekazać, żebyście pamiętali, że nigdy nie wiecie, co jest w środku człowieka, z którego się śmiejecie, więc przemyślcie, czy warto. Cześć, jestem Krystian Romanowski i w spektaklu Friends gram rolę Michaela. Jest to dość spokojny i poukładany chłopak. W szkole poznaje pewną dziewczynę, Larę. Zakochuje się w niej, ale pochodzą z zupełnie dwóch różnych światów. Czy one ich nie poróżnią? W musicalu Friends chcemy zwrócić uwagę na to, jak dużym problemem w naszych szkołach jest hejt, na to, co przeżywamy na co dzień i jakie są realia. Pamiętajcie, inny nie znaczy gorszy. Miłość, nie umiemy być ostrożni, mamy prawo szukać, błądzić chcemy, brać co los nam daje, wciąż nie rezygnować z marzeń, wolno nam żyć tak jak chcemy, wolno, bo to my jesteśmy. Ja się wzruszyłam parokrotnie, byłam z córą i chwytałam ją tak za rękę w trakcie spektaklu, bo to myślę problem, który dotyka wszystkich nastolatków, niezależnie od tego, do jakiej szkoły chodzą i w jakim mieście. Dzieci potrafią być bardzo okrutne i potrafią wykluczać z grupy rówieśniczej. To się bardzo często obserwuje i mam nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom, takim pięknym spektaklom, jaki przygotowaliście, sporo młodzieży zrozumie, zastanowi się, że ten spektakl przyniesie refleksję,
Głęboko wierzę w to, że tak właśnie będzie, bo jest bardzo pięknie zaśpiewane, bardzo pięknie zatańczone i niesie piękny przekaz, bardzo mądry i taki, nie trzeba się go gdzieś głęboko doszukiwać. Więc mam nadzieję, że jak najwięcej młodzieży zobaczy ten spektakl. Bardzo cieszę się, że jestem dumną ambasadorką szkoły muzykalowej B&B, ponieważ przesłanie, jakie niesie za sobą spektakl Friends, jest bliskie mojemu sercu. Te emocje, ten hejt tak naprawdę towarzyszył mi od zawsze, od dziecka. I nadal się spotykam z hejtem, z czego jest mi też przykro i z tego miejsca apeluję o właśnie taką akceptację i szacunek do drugiego człowieka. No i o dużo, dużo, dużo uśmiechu. Także tym bardziej cieszę się, że swoją osobą mogę nieść takie piękne emocje, przesłanie i szerzyć piękne idee naprawdę na szeroką skalę. Uwaga, a teraz niespodzianka. Zapraszamy na musical Friends w wersji angielskiej. Premiera już jesienią tego roku w warszawskim Teatrze Kapitol. Wolno nam żyć tak, jak chcemy, wolno, bo to my jesteśmy.